Witamy serdecznie wszystkich. W dniu dzisiejszym odwiedzamy team Sasińskich w oddziale 0272 Trzcianka. No dobra, odwiedzamy tak naprawdę z tego tytułu, jak mogliście założyć u nas na portalu, z jakimś wyprzedzeniem zapowiadaliśmy aukcję z tej otóż hodowli. Dzisiaj tą hodowlę odwiedzam. To, co mogę jedynie od siebie powiedzieć, to jest to, że Mariusz jest człowiekiem dążącym do celów, które sobie zakłada, i tak właśnie też jest z gołębiami. To, co tutaj zobaczycie w filmie, ten materiał, który dla Was przygotowaliśmy dzisiaj, jest bardzo ciekawy pod kątem tego, jak przygotować gołębie do lotów, tego, jak przygotować gołębie dorosłe do też lotów, bo Mariusz tutaj wygrywał w danych kategoriach, no, był mistrzem okręgu. Za chwilę się tutaj przedstawi i opowiem Wam wszystko o tych wynikach, tych szczegółach. Ale przede wszystkim to, co jest fajne, to jest w tej hodowli utrzymana krew danego szczepu gołębi. I zdaje mi się, że to jest takim największym sukcesem tego, że nie oszczędzał na pieniędzy na gołębie, tylko jechał do najlepszych hodowców za granicą i w Polsce i kupował gołębie za grube, grube pieniądze. Więc może już oddaję głos Mariuszowi, żeby przedstawił siebie i też swojego tatę jakby z tego teamu i tą hodowlę. To my lotujemy w oddziale 0272 Trzcianka, okręg Piła. Lotujemy w tandemie Sasiński, Sławomir i Mariusz. Tak naprawdę hodowlą zajmują się wszyscy, którzy są tutaj na miejscu. Mama, żona, pomocnika, mamy też jednego tutaj sąsiada. Lotujemy praktycznie od 2000. Tata zaczynał w 2009 roku, ja dołączyłem do tandemu w 2011 roku i tak naprawdę te pierwsze 3-4 lata to było lotowanie gołębiami z gołębika, który już tutaj był, gołębiami, które były przypadkowe, gołębiami, które były gdzieś tam kupowane i nabywane w różnych miejscach, ale to nie były gołębie jakieś tam czołowe i wybitne. W 2011 roku zaczęły się zakupy. Stwierdziliśmy, że musimy trochę coś tam polotować lepiej tymi gołębiami. Zaczęliśmy od zmiany gołębnika, został wybudowany gołębnik lotowy, zostały zakupione gołębie. W 2011 roku były kupione gołębie od Waldemara Piszczały. W 2011 roku też były zakupione gołębie, 7 bodajże gołębi od gołębi Gaston van de Wouver, tam 100% Gaston, są wszystko imbredy. W 2012 roku też były gołębie doprowadzone z tej samej linii i z gołębi Geringsa. W 2012 roku były gołębie, następne kolejne zakupy u kolegi Waldka Piszczały, tak? I to były gołębie z linii Faraona, dzieci Faraona, z linii Słowaka. No z tych najlepszych linii, z 80-40, z tych najlepszych linii, co Waldek miał do zaoferowania, Piszczała wszystko, wszystkie te gołębie kupowaliśmy, zaufaliśmy mu. No i okazało się, że to strzałem w dziesiątkę, po prostu te gołębie zaczęły już w 14, 15 roku, 16 i 17 pokazywać, że po prostu dają radę. Co się nam udało jeszcze lepiej trafić, po prostu te gołębie Gastona parowane na gołębie Waldka, no, wykazują się dobrą zdolnością lotową. Te gołębie są szybkie, fajnie wracają. Nie ma takiego, nie są miękkie, dobrze dolatują, pokazują się w różnych miejscach. Jeżeli chodzi o wyniki, w tym roku skończyliśmy gołębiami, sezon gołębi dorosłych był dosyć trudny, skończyliśmy gołębiami dorosłymi na mistrzostwie okręgu w kategorii B. Mamy najlepszą samicę w okręgu dorosłą, najlepszą samicę, ta sama samica jest najlepszą samicą w kategorii D. Mamy trzeciego lotnika w kategorii roczne samce. Jest półbrat do tej samicy. Później, jeżeli chodzi o oddział, mamy jeszcze w okręgu jesteśmy 10. przodownikiem w kategorii GMP. Jeżeli chodzi o oddział, mamy mistrza oddziału w kategorii B, 5. miejsce w kategorii GMP, gołębi dorosłych. Najlepszą lotniczkę, znowu ta sama samica, najlepsza lotniczka w D, najlepsza lotniczka w Open, najlepszy drugi, trzeci lotnik w kategorii B, trzeci lotnik dorosły w samcach, drugi, trzeci lotnik w kategorii B. Później, jeżeli chodzi o sekcję, mam najlepszą lotniczkę w kategorii samic dorosłych, najlepszego lotnika w kategorii roczne. Jeżeli chodzi o wyniki z regionu, jakie poszły u nas przede wszystkim w kategorii B, no to niestety jeszcze nie mamy takich informacji potwierdzonych z naszego okręgu, znaczy z naszego regionu, i tam nie będziemy mówili.
Wiem, że to będzie wynik w pierwszej dziesiątce, dwudziestce regionu szóstego. Jeżeli chodzi o zeszłe lata, 2015 rok, dominacja gołębi młodych, zrobiliśmy mistrza okręgu w gołębiach młodych jedną drużyną. Drugą drużyną mamy wtedy Stasińska Agnieszka, zrobiliśmy wicemistrza okręgu też w gołębiach właśnie młodych. Mieliśmy najlepszą, bodajże w lotnikach, tam w czołówce były gołębie młode. W oddziale wtedy też była najlepsza pierwsza, druga drużyna gołębi młodych w Open. Pierwsza, czyli 5 z 50 u nas było liczone. Pierwsza, druga drużyna w GMP. Loty gołębi starych w 2015 roku obsadziliśmy. Nie wszystkie loty, z braku czasu, miałem ślub swój i tak dalej. Nie obsadziliśmy wszystkich lotów. Od pierwszego do szóstego lotu prowadziliśmy w oddziale. Mieliśmy pierwszy lot, 21 gołębi na oddział, 45 bodajże pierwszych gołębi w 50 w oddziale gołębi starych. W 2014 roku pierwszy taki rok z sukcesami naszymi poza szczeblem oddziału, to też mistrz okręgu w kategorii młode, bodajże wtedy miejsce w pierwszej dziesiątce w regionie szóstym Poznań. To co ja tylko jeszcze mogę powiedzieć już na sam koniec, bo przejdziemy teraz do gołębników. To jest to, że kiedy przyjechałem tutaj, bo oczywiście byłem tutaj troszkę wcześniej i zapoznałem się już z tą hodowlą i z tymi gołębiami, to zadałem Mariuszowi pytanie, jakie głęboki trzeba mieć portfel, żeby kupować aż tak dobre gołębie i mieć taki szczep gołębi wyselekcjonowany już z tak dobrych hodowli. Więc na pewno jeżeli ktoś zainteresuje się tymi gołębiami i obejrzy ten film w całości, no to na pewno nie pożałuje. Tutaj jeszcze może chcę dodać na sam koniec, że wersja i ten materiał związany z aukcją, którą będziemy organizować u nas na portalu i te gołębie, które będziemy prezentować, będzie na samym końcu filmu, więc jakby ktoś chciał po prostu obejrzeć i aukcję i o to, to zapraszam do obejrzenia tego materiału całego i między innymi tej też aukcji. Przechodzimy na gołębnik i tam więcej zaprezentujemy. No tutaj przyszliśmy do gołębnika wdowców. Są trzy przedziały samców i jeden przedział samic na końcu gołębnika przydzielony osobną ścianką zasuwaną. Korytarz jest dosyć szeroki, około gdzieś 1,20 m, 1,30 m. No specjalnie tak był zrobiony ten korytarz, żeby po prostu było łatwiej chodzić z klatkami, no i żeby było dobrze karmić gołębie. W pierwszym przedziale znajduje się 15 celek, zazwyczaj jest około 10 gołębi. Więcej staramy się gołębi w jednym przedziale nie trzymać. W drugim przedziale jest 10 samców. Celki są odsunięte od siebie specjalnie, żeby gołębie pomiędzy sobą nie rywalizowały wdowce. No i trzeci przedział jest to samo. Tak samo 10 cel, maksymalnie 8 gołębi, 8 samców tutaj będzie w przedziale. Zawsze dwie celki dolne są zamknięte, żeby po prostu no dla wygody, żeby tam się nie schylać do tych i żeby gołębie nie łapały kurzu. Tutaj Mariusz, może byś powiedział hodowcom, bo zauważyłem na pewno na wstępie, że jest bardzo dużo obszerny korytarz, tak? No powiedz, jaką to jest zaletą i w jakim kierunku to było robione ten korytarz, tak? Może tego byśmy... Znaczy, korytarz był tutaj robiony typowo po to taki szeroki, żeby z klatkami było łatwo chodzić, wygodnie, że gołębie będziemy łapali, żeby po prostu no tutaj było dużo przestrzeni. Też tutaj są karmione gołębie, karmiki są w trakcie sezonu, stoją na korytarzu, z przedziałów są w samce wypuszczane wszystkie i tutaj są karmione. Woda tutaj stoi, gryty i tak dalej, dlatego mi się wydaje też więcej powietrza jest w gołębniku, a znowu gołębie nie boją się, no bo one mają swoją przestrzeń, są oddzielone, a tutaj po prostu mamy lepszą swobodę poruszania się po gołębniku. Tutaj szerokość tego korytarzu jest chyba gdzieś 1,5 metra, tak? No, gdzieś około 1,5 metra. Więc no, tak naprawdę spokojnie można sobie nawet i tutaj też karmić na podwyższeniu, tak mówiliśmy wcześniej, tam gdzieś zastosować do karmienia gołębi na wyższym poziomie, tak? Tak, szczególnie przy gołębiach młodych, karmik na podwyższeniu, gdzie tutaj gołębie są karmione, jest kontakt z hodowcą, no to moim zdaniem jest to bardzo dobra sprawa i mi się wydaje, że bez tego po prostu no, u nas w hodowli się nie obchodzi, nie? Mhm. No dobra, a powiedzmy teraz tak, no bo mówiliśmy na samym początku o tym, jak lotujesz gołębiami dorosłymi. Jakbyś mógł coś opowiedzieć o systemie lotowym, bo wiadomo, później przejdziemy do gołębnika młodych, a tutaj jesteśmy póki co u gołębi dorosłych, jakbyś mógł powiedzieć coś o systemie lotowym. Takie swoje tajniki, jakieś takie mankamenty, które
odgrywają ważną rolę. Znaczy się tak, lutujemy totalnym wdowieństwem, samce i samiczki, gołębie po prostu wyróżniające się, które samice no, są już po trzecim, czwartym, piątym locie, które się wyróżniają i powtarzają nam konkursy, zostawiamy im ich partnerów w domu. Zawsze przed sezonem staramy się tak parować gołębie, żeby po prostu już z nastawieniem na te najlepsze samice, 2-3-letnie, samczyki zostawały w domu. Moim zdaniem one mają wtedy lepszą motywację. Ten partner zawsze siedzi w domu i czeka. Ale 95% gołębi lotujemy totalnym wdowieństwem. Cele jak widać, wszystkie cele w gołębniku są otwarte. Miski są obrócone. I to nie jest tylko poza sezonem. W sezonie jest tak samo. Nic nie robimy, nie zmieniamy. Nie zamykamy cel. Nie odwracamy misek. Po prostu gołębie muszą moim zdaniem mieć swoje terytorium. Samczyki przede wszystkim, one mają obrane i nie można je zabierać tego. Samczyki chyba moim zdaniem też lecą bardziej do terytorium niż do samych samic. Dlatego u nas są cały czas pootwierane celki, żeby one po prostu czuły to, że to jest ich własność i do samców w trakcie sezonu lotowego praktycznie tam staramy się do cel nie wchodzić. Sprzątamy tylko i on cały dzień mają spokój, my tutaj do nich praktycznie nie wchodzimy, zawsze tylko w dniu koszowania no to wchodzimy do samic i wtedy więcej czasu z nimi spędzamy, a w tygodniu są obloty, karmienia i są gołębie zamknięte i tutaj nikt nie chodzi do nich. Mhm. A powiedzmy teraz tak, bo tutaj to zanim jeszcze nagrywaliśmy film, ty zwróciłeś mi dużą uwagę na temat budowy też gołębnika. Odnośnie tak naprawdę mi chodzi ten system, który ci zdradzili hodowcy z Belgii. Chodzi mi o to ocieplenie gołębnika i o ten system, żeby grać na tym krótkim dystansie, na tym dystansie sprinterów tak naprawdę, gdzie gołębie muszą być szybkie i gotowe w formie. Jakbyś mógł coś powiedzieć o systemie budowy gołębnika, bo to jest też, no, zdaje mi się, taki tajnik do sukcesu, tak? Tak, gołębnik był postawiony na początku przez firmę naszą wynajętą stolarską. Było to zrobione bez doświadczenia, nie wiedzieliśmy jak to zrobić. Zrobiliśmy to po prostu no, tak jak gdzieś tam na zdjęciach widzieliśmy, ale to nie było jakieś tam rozwiązanie super. No i zaczęliśmy przerabiać gołębniki. Na początku, w zasadzie ten gołębnik był przerabiany 3 razy. Na początku wentylacja była, jak chcę już tutaj pokazać, wentylacja była rozsuwana w środku w przedziałach. Tutaj, na dzień dzisiejszy to już jest zakręcone, tego nie ma. Czyli po prostu mamy takie dwie jakby deski, takie otwory powodujące, że tam by chyba taki duży otwór był wentylacji, tak? Była siatka i to był otwór wentylacyjny, gdzie powietrze po prostu unosiło się pod dach na wyżej sufitu i wychodziło bokami, odpowietrzniki były z jednej i z drugiej strony. No szybko się zorientowaliśmy, że no, tak naprawdę nie jest to jakieś tam super. Przerobiliśmy sufit, zrobiliśmy otwierane klapy na korytarzu. Zrobiliśmy otwierane klapy na korytarzu, tutaj w 2011-2012 roku mieliśmy, w 2013 roku mieliśmy zaszczyt gościć Petersa z Belgii, Barta Werbeka i oni tutaj nasunęli nam taki pomysł, żeby po prostu konstrukcję gołębnika zmienić w ten sposób, żeby grać gołębiami od początku, od maja, no i tak na tym krótkim dystansie. No i Peters powiedział do mnie, że jak chcemy tutaj coś osiągnąć na krótkim dystansie, to po prostu musimy tą konstrukcję gołębnika zmienić, ocieplić go. Czyli na dzień dzisiejszy gołębnik ma dwie wentylacje. Jest wentylacja manualna, są to rury 200, wyciągane metr, około metr, 1,5 metra nad kalenicę dachu. I to jest manualna. Wentylacja elektryczna, osobna w ogóle, to jest osobny tunel, w ogóle to nie jest współgra z tą wentylacją. To w trakcie sezonu na przełomie czerwca, drugiej połowy czerwca, początku lipca, gdzie temperatury są duże, włącza się co godzinę na 15, około 15 minut i później się wyłącza sama, jest czujnik. Zresztą jak tam na hodowcy nawet na zewnątrz mogli zaobserwować, są dwie rury wychodzące nad dachem, to jest tak jak mówimy, jedna rura do tego tej wentylacji naturalnej, druga rura do wentylacji tej wymuszonej, tak? Tak, druga rura jest do wentylacji wymuszonej. Wloty powietrza są oczywiście, ale są pozakrywane całe. Ja tutaj może pokażę, o co chodzi. Mam taką zamontowaną jakby siatkę. Jest to siatka, która po prostu nie wpuszcza powietrza bezpośrednio do gołębnika, tylko ona rozbija to powietrze i to powietrze świeże jest, ale ono nie jest, po prostu nie tworzy się tu przeciąg żaden. I latem w ogóle
jest tak samo jak teraz, nie odsłaniamy tego, po prostu gołębie mają wlot świeżego powietrza wtedy, kiedy jest klapa otwarta i są na wylocie, czyli są na oblocie. Jak latają rano 2 godzinki i wieczorem 2 godzinki, czy tam samce, samice, no to wtedy to powietrze sobie wlatuje tutaj. Jeszcze na początku wszystkie ściany są ocieplone w koło, czyli tutaj jest wata 15, podwójna ściana, sufit tak samo jest. Akurat tego pewnie nie będzie widać, może tak. Sufit jest odizolowany też watą. Ale... Sufit jest odizolowany. Jest akurat, no ciemno, więc nie będzie tego, nie będzie tego widać. Sufit jest odizolowany watą, też 15, cały w koło. Podłogi są podwójne, jest ruszt. Na korytarzu nie ma rusztu ze względu na to, że tutaj odbywa się karmienie, no i lepiej jak tutaj one jedzą na pełnej podłodze. Co tutaj jeszcze takiego ważnego, co jest zrobione na pewno na początku sezonu, od połowy kwietnia do praktycznie czerwca, doświetlamy gołębie lampami grzewczymi, czyli tutaj tak naprawdę ogrzewamy ten gołębnik lampami czerwonymi. Temperatura się utrzymuje wtedy stała w gołębniku. Są gołębie bardziej dogrzane, szybciej łapią formę i tutaj na tych pierwszych lotach wtedy widać, że gołębie po prostu dużo lepiej latają. Termometry są, czyli wszystko jest kontrolowane cały czas, w każdym przydziale jest termometr i tutaj kontrolujemy temperaturę, jaka jest. No, moim zdaniem jest to ważne i zawsze to używamy, tak do połowy czerwca, wtedy kiedy noce są zimne. No i po prostu chcemy lepiej tam na tych krótkich lotach polecieć sobie, no to wtedy włączamy te lampy i to moim zdaniem jest to super sprawa. No panele ATX-y też są fajne, no tylko że też są drogie, no i no, na cały system takiego gołębnika no to są naprawdę duże pieniądze. Tutaj to są trzy przedziały samczyków. Jeszcze tutaj co mogę powiedzieć, one są podzielone na kategorie. Czyli każdy przedział jest podzielony na kategorie, są tak gołębie układane, żeby gołębie, które są przygotowywane na lot 700 km, a roczniaki czy tam sprintery, te, które lecą kategorię A i kategorię B, zostają w domu, żeby po prostu cały tydzień nie były faszerowane niepotrzebnymi środkami energetycznymi, bo później będzie ciężko to rozładować, nie? Trzeba będzie wywozić dużo, no po prostu, żeby tutaj zaoszczędzić i czasu z wywózkami i pieniędzy, no to są podzielone gołębie na kategorie. Czyli po prostu jak rozumiem, bo to też mnie teraz osobiście zaskoczyło, tu C i M kategoria to są te gołębie na dalszy dystans, tak? C i M to są kategoria na dalszy dystans, A i B to są kategoria... Pokażę, jest A i B, to są więc... samczyki, które są przeznaczone do lotów od 100 do 500 km, no w sezonie się to zmienia czasami, bo które roczne samczyki sobie super radzą na dalekim dystansie, no to lecą dalej, ale praktycznie samce staramy się na roczne na 700 km nie lotować, no samiczki dajemy, samiczki są bardziej wytrzymałe na wysiłek, lepiej się szybciej regenerują. A i to jest kategoria D, to są gołębie, które lecą wszystko od początku do końca. Z tym, że też, jeżeli mówię, jakiś mi się wybitny zdarza gołąb, który w B kategorii czy w A kategorii super leci i brakuje mu super, fajnych konkursów, no to wtedy on już zostaje i nie leci dalej na tym długim dystansie. Tutaj na końcu gołębnika lotowego samców mamy samiczki. Znajdziesz tu tutaj około 30 samiczek. Ze względu na to, że nasze stado lotowe to jest zawsze gdzieś około 50-60 gołębi. Popełniliśmy jednego roku błąd, lotowaliśmy dużą ilością gołębi, to było 90 gołębi na spisie. Gołębie po prostu, które robiły później wyniki, były wywalone poza 50, no, roczne. Często to się nam zdarza i ograniczyliśmy stado. Na następny rok mamy przygotowane około 60 gołębi. Samiczki są tradycyjnie na szafie. Siedzą na wolierze praktycznie całe dnie, także nie parują się. Nie ma tego problemu, też nie ma tego problemu, dlatego że my przed sezonem po prostu dajemy samicom się wynieść z jajek, czyli ciągniemy jajka raz, dwa razy, żeby po prostu one te jajka zniosły sobie i żeby nie było problemu. No w tym roku lecieliśmy totalnym wdowieństwem i bez wychowu młodych. To też trzeba tutaj powiedzieć, bo młode w ogóle nie były wychowywane. Z tych gołębi były znoszone jajka, samice były parowane z samcami normalnie w granicach, pod koniec lutego to było. One znosiły jajka i później leciały. Od pierwszego lotu już leciały bez niczego, bez żadnych młodych.
I tutaj hodowcy niektórzy mówili, że po prostu nie wytrzymają do końca sezonu. A co się okazało, że od 6 lotu do ostatniego lotu ten sezon był dla nich jeszcze lepszy. No i te gołębie leciały super. Wydaje mi się, że nie ma to jakiegoś tam wpływu na to. Zresztą nawet ten super lot 500, co mówiliśmy, roczne gołębie tam zdominowały, tak? Tak, pierwszy lot 500 km, około 23 minut wyprzedzenia samica dwuletnia. Później roczna samica, córka tego mojego najlepszego rozpłodowca, roczna, i później dwa roczniaki, dwa samce, które miały tam, zlatywała się, cztery gołębie zlatywały się w 11 minut. Już tutaj twierdziliśmy, że jest po locie. Już tutaj humory były takie, no, nie za wesołe, ale okazało się, że to po prostu były cztery pierwsze gołębie na oddział. 1650 bodajże prędkość pierwszej samicy, która siadła wtedy w nas oddziale. To co mówiliśmy tam w biurze, że jak u was siadł pierwszy gołąb, to na kilometrażu tym właśnie u tego hodowcy, co gołąb był piąty, na kilometrażu on 35 km bliżej siadł, tak? A w tej samej minucie. Około 30 km bliżej, a gołębie siadały w tym samym czasie u nas. I na tym krótszym pomiarze siadały w tym samym momencie i u nas siadały w tym samym momencie. No ale to już teraz często się to zdarza. Kierunek lotów, który mamy teraz obrany, poniżej Berlina, znaczy na wysokości Berlina loty, mi się wydaje, że dla nas, dla tych hodowców, którzy jesteśmy położeni tutaj bardziej na południu, jest troszkę lepszy, bardziej korzystny. Tak, Mariusz, ale tutaj dlaczego ja akurat też do tego zwróciłem uwagę, bo na pewno hodowcy mogą też zwrócić uwagę na kwestie związane nawet z tym, co mówiliśmy, że tu jest taki bok specjalnie przygotowany pod kategorię to, co widzimy, C i M, i może to jest też sukces tego, że te gołębie przygotowujesz właśnie pod tą daną turę, pod ten daną ilość kilometrów, tak? Znaczy się tak, przygotowane są pod daną ilość kilometrów samczyki. Samiczki są przygotowane wszystkie normalnie, bo one siedzą sobie w jednym boksie i one są przygotowane normalnie, tak jak ma być. Z tym, że jeżeli gołębie u mnie idą na 500 km, no praktycznie na 500 wkładamy wszystkie, jeżeli pogoda jest dobra, wkładamy wszystkie roczniaki i tak dalej, ale jeżeli idą gołębie na maraton, a roczne są w domu, to roczne potrafią mieć wtedy dwa treningi z odległości 100 km, żeby po prostu je trochę tam rozładować i żeby one czuły, że mają lecieć. Czyli wtedy czwartek, piątek, jeżeli pozwala pogoda, jedziemy z nimi na 100 km około zawsze rano i mają dwa tak jakby symulowane loty. I zawsze to robimy. Zawsze to robimy przed lotem z wiatrem. Na przykład była w tym roku 300 z wiatrem, bodajże, nie wiem, trzecia czy czwarta 300, już teraz dokładnie nie pamiętam. No i nasze gołębie, żeby rozładować jej, żeby no tę ilość produktów, które dostały, i karmę, jaką są karmione, ja tam później zresztą pokażę, jaka karma jest i powiem dokładnie, jaką karmimy, no to żeby je rozładować, no to były wywożone wtorek na 100 km, środa 100 km, czwartek 100 km, w piątek szły na lot. Siadły bardzo dobrze, mi się wydaje, że jeżeli bym tego nie zrobił, znaczy, a przy tej karmie, która jest bogata, no to one by po prostu przeleciały i by ten lot był bardziej rwany, a tak siadły równo grupą. To czekaj, jak dobrze rozumiem, przed lotem 500, tak? 300, przepraszam, wywiozłeś gołębie trzy razy. Na kilometra 100 km, 100 km, tak, do Gorzowa. Wow, to szacun. Ale to tylko dlatego, że lot się zapowiadał z wiatrem, szybki lot, no i musiałem je trochę zmęczyć, żeby po prostu nie przeleciały, no i byłbym później, no, gołębie by przeszły za dom, wracały się i one by były rozerwane, a tak siadają gołębie grupą, no i to jest ważne. Zresztą, jeżeli chodzi o wywózki gołębi w trakcie sezonu i przed sezonem. Przed sezonem zawsze gołębie wdowce staramy się wywozić jak najwięcej, ile mamy tylko, jaka jest możliwość wywożenia, jeżeli pogoda też na to, pogoda jest dobra, no to gołębie wywozimy nawet dwa razy dziennie, żeby po prostu je nauczyć, te roczniaki nauczyć tego wdowieństwa. Zresztą chyba nawet lepiej wywieźć dwa razy dziennie, niż robić obloty koło domu, tak? Bo wyrabiają tak, gołębie orientację. U nas jest tutaj las w koło, mamy jastrzębia, dużo gołębi czołowych ginie właśnie na początku przez jastrzębia. No i staramy się wywozić je jak najczęściej. Zdarza się nieraz, że wywieziemy trzy razy w ciągu dnia. Jak jest pogoda i czas na to pozwala, są gołębie wywożone rano, przylatują, są gołębie wywożone w obiad, przylatują, i są gołębie wywożone wieczorem. Ale to tylko przy gołębiach dorosłych to robimy. I co jest jeszcze ważne, moim zdaniem gołębie przed sezonem lotowym
roczne przede wszystkim, żeby nauczyć tego wdowieństwa, muszą jak najwięcej ze sobą się tych lotów symulowanych mieć i jak najwięcej ze sobą się spotykać, żeby po prostu on załapał, o co chodzi. Później, już jak się loty zaczynają, owszem, wywozimy gołębie do 300 km dwa razy w dzień, znaczy dwa razy w tygodniu, zawsze wywozimy, my koszujemy w piątki, w sobotę mamy lot, wywozimy we wtorki i w czwartki. Z tym, że we wtorki i w czwartki wywozimy wieczorem. Bo po prostu jakbyśmy wywieźli w czwartek rano gołębie, no to już później bym, ja zawsze gołębie już po wywózce nie wypuszczam na obloty i wtedy bym musiał czwartek wieczorem przed lotem 100 km siedzieć w gołębniku i piątek siedzą w gołębniku i w piątek są koszowane. Także zyskujemy dodatkowy oblot rano, jak gołębie wywieziemy wieczorem. Czyli w czwartek rano oblatujemy normalnie gołębie i w czwartek wieczorem są wywożone. Te treningi, co mówimy, w czwartek i we wtorek wieczorem, to są treningi na jakim dystansie? Zawsze staramy się wywieźć gołębie we wtorek na około 60 km, a w czwartki do 300 km, jeżeli są loty, wywozimy gdzieś na około 40-50 km też. Ale to chyba też uzależnione jest od tego, czy lot jest z wiatrem, czy pod wiatr, bo jeżeli jest pod wiatr, to chyba zmniejszać też dystans, tak? Żeby gołębie nie przemęczyć, a jeżeli jest pod wiatr, to chyba zwiększać dystans, znaczy się, tak, treningu. Na tej suplementacji, co one dostają i na tej karmie, co one dostają, to my nie patrzymy na to, czy lot jest pod wiatr, czy z wiatrem. I jeszcze inaczej, jeżeli lot jest z wiatrem, to zwiększamy tą odległość. No mówię, to jeżeli jest lot z wiatrem, zapowiada się lot typowo z wiatrem, to zwiększamy częstotliwość treningów i długość. No bo mówię, nawet staramy się wywozić się w czwartek przed lotem na około 100 km, żeby po prostu je trochę rozładować, nie? No i co tutaj jeszcze jest ważnego, jeżeli chodzi o wywózki, po 500 km, jak jest 500 km lot, mamy dwudniowe, w czwartki koszujemy, w sobotę jest lot. Staramy się to w tym roku zmienić, znowu damy podgłosowanie, bo po prostu gołębie siedzą dwa dni w kabinie. Wtedy w czwartki wywożę rano, bo w czwartki po południu koszujemy i w czwartek rano gołębie są wywożone na trening, czyli około gołębie, 20 km. Czyli gołębie wracają z treningu i od razu bach w kosze i na punkt wkładań, tak? Tak, gołębie idą na punkt wkładań. Znaczy nie, wywozimy rano, gołębie karmione są, później w obiad są jeszcze raz karmione, wieczorem są jeszcze raz karmione i jadą na trening. Znaczy, bo tutaj jeszcze muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o system karmienia samego gołębi starych, no to gołębie karmimy 3 razy dziennie. Czyli gołębie jedzą rano, jedzą w obiad i jedzą wieczorem. Gołębie rano jedzą karmę i jedzą ją dosyta, czyli tyle, ile chcą, z tym, że karma jest podawana na dwie tury. Czyli pierwsza tura jest taka, że gołębie dostają połowę porcji, zjadają wszystkie ziarno, żeby nie zostało nic. Później jest dosypywane i gołębie zjadają, najadają się dosyta. Jest to trwa około to zawsze gdzieś pół godziny. Nie patrzymy na to. Woda jest wstawiana zawsze gdzieś po tym pierwszym cyklu karmienia, czyli po tych 15 minutach jest wstawiana woda, żeby one się napiły. Wody nie ma cały czas. Woda jest, tak jak mówię, po pierwszym karmieniu woda jest wstawiana po 15 minutach, po tej pierwszej turze. I stoi przez około 2 godziny. Później woda jest wystawiona z gołębnika. Bo to chodzi o temperaturę, jeżeli jest tam temperatura na podwórku duża, no to wtedy, żeby ta woda, po prostu nic się z nią nie stało i żeby te produkty były świeże w niej. A też właśnie o to chyba chodzi, że ja to też na poprzednich filmach staram się hodowcom przedstawić, że lepiej gołębiom dać, nawet tak jak ty mówisz, 3 razy dziennie wody do napicia się, ale żeby te gołębie napiły się taką dawkę, żeby i też te rzeczy, które dodajesz do wody na pewno, napiły się w takiej dużej ilości, jak to powinno się napić, tak? A nie tylko zaczerpnę troszkę tam wody, a potem za 2 godziny przyjdą i to ten osad z tym mlekiem, z tym wszystkim może opaść na dół, tak? Zawsze staramy się robić tak, że gołębie po prostu dostają, jeżeli 20 gołębi wypija litr wody, to gołębie dostają suplement, który mają dostać w wodzie, dostają w pół litra wody. One to wypijają, do końca dnia piją czystą wodę. Nie jest tak, że rozrabiamy suplementy i one dostają go rano i później tą wodę tyle, że wystawiamy i one dostają ją przez cały dzień. Zawsze one w tym pierwszym pojeniu wypiją to, co mają mieć dodane, a następne pojenie jest czysta woda. Znaczy woda jest z zakwaszaczem aż do czwartku. Znaczy, no inaczej, szybkie porównanie. Jeżeli hodowcy biorą na przykład leki sami, na przykład, nie wiem, powiedzmy jakiś lek, bo są chorzy, to biorą ten lek rano, a potem przez cały dzień tylko popijają, czy tam piją po prostu czystą wodę, tak samo gołębi. Nie warto podawać leku po prostu przez cały dzień, bo to... Znaczy, to chodzi o witaminy i tak, znaczy, o te różne dodatki, żeby się nie psuły. Jeżeli jest temperatura 25 stopni w gołębniku, czy 20 stopni, no to nie sprzyja to tym witaminom wszystkim, które są podawane w płynniku. Źle się wyraziłem, chodziło mi właśnie o dodatki, witaminy, a nie lek. No właśnie, i to chodzi o to, że po prostu to się psuje. No,
najzwyczajniej w świecie psuje się i gołębiom to szkodzi zamiast pomagać, nie? Później hodowcy mają pretensje, że preparaty nie pomagają, że gołębie są, łapią jakieś choroby. U nas w tym roku po prostu gołębie nie były po żadnym locie, nie dostawały żadnego antybiotyku, czyli przez cały sezon lodowy gołębie leciały bez żadnych antybiotyków. Na początku sezonu, w marcu, były u doktora Warzechy na badaniach w Niemczech. Byłem z Denisem Fabrem u doktora Warzechy. Zrobiliśmy badania. Za późno pojechałem na te badania, bo wyniki pierwsze były dobre. Gołębie nic nie miały, żadnych trichomonad, żadnych robaków. No niczego, co by mogło tam im przeszkodzić w lotach. Po 7 dniach okazało się, że doktor Warzecha, znaczy Denis do mnie dzwonił, że gołębie mają bakterię E. coli. No i wtedy okazało się, że doktor Warzecha powiedział, że nie mogę wywozić przez 10 dni, podać odpowiedni antybiotyk, ale nie wywozić przez około 10 dni gołębi. No i to był dla mnie najgorszy ból, bo my lubimy trenować gołębie, a się okazało, że nie możemy. No i gołębie były po prostu za późno rozlatane, co na pierwszych lotach było widać. Rok wcześniej, w 2016 roku, jeżeli gołębie już zaczęliśmy trenować bardzo wcześnie, bo to było już w marcu, trenowaliśmy gołębie, to tak się ścigaliśmy z Denisem i trenowaliśmy kto więcej razy i kto dalej, ale po prostu nie, no tak mówię, w marcu zaczęliśmy trenować gołębie, cały kwiecień gołębie trenowały. Mówimy w marcu od okresu powiedzmy połowy marca, czy od samego początku już? Nie, już pod koniec marca. Aha, pod koniec marca gołębie zaczęły trenować, zaczęliśmy wywozić nowe wózki. No efektem było to, że no, na pierwszym locie wbiliśmy 20 pierwszych na oddział, 45 pierwszych gołębi starych w pierwszej 50. Wszystkie loty, które obstawialiśmy do 6 lotu, były wygrane dla nas. Później nie obstawialiśmy, no bo z braku czasu. No ale ogólnie moim zdaniem wytrenowanie gołębi przed sezonem jest bardzo ważne, czy to gołębie stare, czy gołębie młode. One są zatłuszczone, zasiedziane po prostu. Zimą nie wypuszczamy tych gołębi ze względu na drapieżniki. One siedzą tutaj aż dopóki nie zniosą jajek w celach, w dowce po połączeniu. Wtedy zaczynamy je oblatywać. Jeszcze wracając do tego karmienia, 3 razy dziennie, bo tutaj trzeba też uzupełnić tą wypowiedź. 3 razy dziennie to jest tak, rano dostaję karmę, w obiad dostają świeży gryt z dodatkami, czyli codziennie dostają świeży gryt, codziennie dostają do grytu drobne nasiona, garstkę drobnych nasion, codziennie dostają w input, gdzie około 2-3 gramów na gołębia. Preparat Dronfielda, żebyśmy po prostu na ten... Tak, w input z Dronfielda. I codziennie jeszcze dostają granulat witaminowy i to jest taka mieszanka, około kubek od kawy na 40 gołębi tej całej mieszanki idzie z grytem, ze wszystkim idzie codziennie w obiad. I później po obiedzie oczywiście też gołębie dostają wodę, żeby się napiły, no muszą się napić. I wieczorem jest ta sama sytuacja, gołębie dostają samą karmę już bez dodatków. Dodatki te obiadowe dostają aż do czwartku, w piątek już wtedy nie dostają, bo w piątek są wkładane na lody, dostają karmę tylko i wyłącznie rano, ale do syta. Jeszcze tutaj odnośnie karmienia. Karmimy gołębie do syta, niezależnie od tego, czy to jest 100 km, czy 300, czy 500 km. Tylko zmieniamy je jakoś, znaczy zmieniamy rodzaj mieszanki, jaką karmimy. Czyli tak naprawdę pierwszą podstawową mieszanką, jaką karmimy, to jest mieszanka lekkostrawna i to jest na początku sezonu i na początku tygodnia też karmiona. Znaczy na początku sezonu do lotów takich 200-300 km to są one karmione, 3-4 pierwsze karmienia są karmą lekką, a później są karmą tą podstawową lotową. I to są takie dwa rodzaje karmy. Podstawowa lotowa karma to jest wymieszana z trzech różnych firm, to jest Mifuma, Van Rubeyers, Verselaga. I pięć rodzajów karmy z tej każdej firmy. No to mogę nawet z Mifumy, to jest Powermix, Verselaga, Master Reload, Van Rubeyers 184, Van Rubeyers 735 i Van Rubeyers 39. To jest karma bazowa nasza lotowa, którą dostają gołębie od wtorku, znaczy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. W piątek idą z gołębie, które idą na lot, są karmione karmą lekkostrawną, jest to Zontjes Gelb z Bayersa. Tutaj wymieniasz te karmy i wiadomo, no, osoby, które się angażują w lotowanie gołębiami profesjonalnie, wszystko to wiedzą, tylko hodowcy, którzy po prostu oglądają ten film i zastanawiają się, o co chodzi z tymi karmami, to są po prostu numery tych karm, po prostu zamiast nazw karm są podane numery karm. I tak, żeby tak prostu... są numery, żeby po prostu łatwiej zapamiętać. Tak, Van Rubeyers wprowadził numery,
No i Verselaga to jest Master Dealer Road, Mifuma Power Mix. I to są karmy, no powiedzmy, jakościowo bardzo dobre, tak? Nasiona są tam specjalnie selekcjonowane pod kątem jakości, tak? Tak, są, zawsze jest badana karma, nie? No tak, staramy się, staramy się karmę zbadać. Taką próbkę karmy pobieramy i staramy się zbadać. Także robione są również kiełkowanie zrobionej karmy. Jeżeli karma dobrze nie kiełkuje, no to wtedy tej karmy gołębiom nie podajemy. Zdarza się tak, że no, różne firmy różnie kiełkuje ta karma. No, zazwyczaj z Van Robayes mi się wydaje, że to jest karma jedna. Van Robayes Bayer jest jedna z najlepszych na rynku karm. A powiedz jeszcze jedną rzecz, bo tutaj też to będzie taki problem, gdzie i też dużo hodowców się zastanawia o tym preparat Wimput z Romfielda. Co to jest? Bo to jest z tego co wiem nasiona takie pokryte taką jakby pokrywą probiotyku chyba, tak? Tak, to jest granulat, witaminy są w nim, wszystkie kwasy omega 3, tam jest po prostu, to jest taki na odporność immunologiczny. To jest taki w wiaderkach, tak? Trawienie. Tak, wiaderka. Później możemy pokazać, jak on wygląda. Gołębie bardziej są odporne na choroby, są zdrowsze. Bardzo zużywamy dużo tego, bardzo dobrze wpływa na płodność. My bardzo dużo inputu zużywamy w gołębniku rozpodowym. Nie ma problemu, żeby gołębie, najstarszy gołąb u nas rozpodowy jest 2004 rok, samczyk. I w tym roku nie miał ani razu czystych jajek. To mamy 13 lat. Tak. 13 lat samczyk. W tym roku nie miał ani razu czystych jajek. No bardzo rzadko się zdarza. Gołębie znoszą jajka równo. No bo też przygotowane są wtedy inaczej do lęgów. I znoszą jajka równo, nie ma tam rozstrzału dwóch tygodni. Półtora tygodnia jest to 2-3 dni i wszystkie gołębie mają jajka. Bardzo kładziemy nakład na przygotowanie gołębi pod lęgi. No bo wtedy jak są zdrowe gołębie, rozpudowe, zdrowe, młode, no to i te gołębie lepiej te młode są lepsze, one są bardziej witalne i no i lepsze w lotach, później nie chorują tak mocno. Wimput też bardzo dobrze wpływa na chorobę, jeżeli już się tam taka choroba gołębi młodych, jeżeli już ją mamy w gołębniku, no to Wimput, ja karmię wtedy praktycznie w 95% karm wtedy Wimputem całym gołębie młode. Przez pierwsze 3 dni, żeby po prostu, no to jest moim zdaniem najlepsza rzecz z granulatów, jakie są uzupełniające. Cały czas będę jeszcze wypytywał o ten środek Wimput z Romfielda, o ten granulat, co mówimy tutaj, taki on jest pakowany w 3-kilogramowe, no. Wiaderka. No, jest wiaderka. Tutaj może jakbyś mógł właśnie powiedzieć coś jeszcze o tym preparacie, bo jak wiem, no, wielu takich czołowych hodowców, którzy grają gołębiami ostro, ten preparat używają. Jest to drogi produkt, ale skuteczny, tak? No jest drogi, ale to jest uzupełnieniem diety wszystkich. Wiadomo, gołębie mają dużo niedobrych witamin wszystkich po locie. Szybciej się regenerują, szybciej się odbudowują. Dużo ludzi właśnie w Polsce, za granicą, w Niemczech używa ten produkt. To po prostu wpływa dużo szybciej, gołębie się regenerują i wszystkie niedobór witamin, jakie one mają w sobie, wszystko szybciej, no, szybciej się uzupełniają gołębie, bo jak wiadomo u nas najważniejsze, jeżeli chodzi u nas w hodowli, przy lotowaniu gołębiami dorosłymi, jest szybka odbudowa, szybciej są gołębie zregenerowane. U nas gołębie we wtorek już mają trening, czyli w sobotę przylatują, one muszą już do wtorku być w miarę ok, bo już jadą na trening. Później w czwartek mają kolejny trening, w piątek są koszowane na lot. Czyli przy takiej suplementacji, jak dostają u nas gołębie i przy takiej karmie, bo to właśnie też trzeba dobrać sobie to do swoich gołębi, do swojego po prostu zasobu czasu. Dlatego, że tak, jeżeli hodowcy mają mniej czasu i nie chcą tak mocno trenować gołębi, no to moim zdaniem niepotrzebna jest aż tak mocna suplementacja i takie mocne karmy. Nasze gołębie dostają wszystko, co mają dostać i dostają super karmę, dlatego i dostają na pełnym, cały czas na pełnym karmiku, dlatego że one oprócz oblotów rano i wieczorem mają jeszcze dodatkowo treningi. I mówię, te treningi nie są z jakichś tam odległości bliskich i po prostu jak one tak dużo trenują, no to one muszą dobrze zjeść, bo inaczej no, nie będzie efektu. Znowu jakbym nie podawał różnego rodzaju rzeczy, to też bym tak dużo nie trenował, no bo wiadomo, wtedy one no nie są w stanie, będą wyczerpane i to nie będzie się dobrze przekładało na wyniki lotowe. Stado naszych gołębi jest młode, dlatego też musimy tam dbać o nie. My zawsze przy gołębiach karmimy je do syta, żeby po prostu one
one dobrze wyglądały i tutaj brały udział w jak największej ilości lotów. Mhm. No powiedz mi, bo to też jest kwestia cały czas sporna, o motywację gołębi. Jak wygląda to u Ciebie w hodowli? Jakieś triki motywacyjne, zaciemnianie, bądź kojarzenie z jakimiś innymi samcami, samice, coś w tym stylu jest stosowane? Znaczy tak, jeżeli chodzi o gołębie dorosłe, motywacja wygląda tak. Do pierwsze 5-6 lotów gołębie są wywożone, motywowane są tylko po locie. Czyli wywózki są, jak się odbywają, to odbywają się tak, że samce z samicami się nie widzą. Mi się wydaje, że to nie jest w ogóle potrzebne, gołębie są wtedy nerwowe. Przed samym lotem też gołębie nie są pokazywane. Tylko wtedy się widzą, kiedy przylatują. To jest raz w tygodniu. Przylatują z lotu, spędzają ze sobą około 2-3 godziny i są rozdzielane. Następnie, kiedy są loty 500 km, staramy się wywieźć, tak jak mówiłem, w czwartek i pokazać te gołębie. No one wtedy, to też zależy od lotu. Jeżeli lot jest, ciężka pogoda będzie, jakieś deszcze, nie wiem, boczny wiatr i tak dalej, to też staramy się nie pokazywać tych gołębi, idą sobie na spokojnie i widzą się po locie. Przed 700 km w ogóle gołębie nie są motywowane. Czyli tak naprawdę no, w tygodniu spotykają się tylko przed sezonem, żeby nauczyć te gołębie roczne wdowieństwa, żeby po prostu wiedziały, o co chodzi, nie? Mhm. No szczerze, jestem w szoku, bo jak rozmawiamy tutaj właśnie też o tych treningach i o suplementacji, a już nie mówiąc o właśnie tej motywacji, to co mówisz, że no, starasz się to pod siebie jakoś tam stosować, to najbardziej mnie w tym wszystkim zaskoczyły te treningi, bo jednak pierwszy raz jeżdżąc i odwiedzając tak dużą ilość hodowców, pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby hodowca tak ostro trenował gołębie. Ale powiem Ci, że chyba nawet to może być i też sukces tego, bo widząc wyniki, widząc to, jak w krótkim czasie osiągnęliście, no nie ukrywając, dobre rezultaty, bo no ile, 3 czy 4 sezony tak naprawdę gracie ostro gołębiami i starasz się nakładać duży nakład na żeby zwyciężać, grać i wygrywać, to zdaje mi się, że chyba te treningi odgrywają bardzo ważną rolę. Czyli system mamy przywieziony, przełożony na polskie warunki z Belgii, z Niemiec, trzech hodowców i tutaj kolega Waldek Piszczała, który był naszym pierwszym nauczycielem w gołębiach starych, notowaniem gołębiami dorosłymi. No i to są po prostu wymieszane te trzy hodowle. I przełożone na podstosowane pod siebie typowo, do siebie to jest dostosowane, do czasu. Tak jak mówię, no jeżeli byśmy nie mieli czasu, to gołębie nie jadą na trening, trenują koło domu. Ale jak trenują koło domu, też są pilnowane i też muszą trenować. Nie ma tam, że one sobie wylecą, polatają 15 minut na sprincie i sobie przychodzą do gołębnika. Oczywiście nie wymagamy od wdowców, żeby one trenowały po godzinie, po półtorej godziny przed, znaczy na początku tygodnia, bo to by było błędem w żywieniu moim zdaniem i w suplementacji, jeżeli gołębie na początku tygodnia by osiągały taką formę i później przychodzi lot i po prostu te gołębie już są wypalone moim zdaniem. Jeżeli wypuszczam gołębie na oblot w środę wieczorem i z tym, że są koszowane, tak jak mówię, w piątek, w środę wieczorem, jeżeli wypuszczam gołębie na oblot i one trenują super, czyli super dla mnie jest tak, że one odchodzą od gołębnika, nie trenują nad dachem i przylatują po 30-40 minutach, oczywiście mają otwierane klapy, one sobie wchodzą, my ich dalej nie męczymy, ale tych gołębi po prostu nie ma koło domu, one wyskakują, trenują, przylatują i wpadają do gołębnika i to jest moim zdaniem, to już jest dobra oznaka i już wtedy jak tak widzę, że tak się dzieje, no to się cieszę, no bo lot będzie dobry, tak? No i mówię, całe zamykanie cel, moim zdaniem zamykanie cel, odwracanie misek u samców powoduje taką pewnego rodzaju nerwowość, one nie są spokojne, nie mają tego swojego terytorium, wiedzą, że to będzie im zabierane, wydaje mi się, że w lotach to nie będzie pomagało. W Belgii ci hodowcy, co znam, czy w Niemczech, czy tutaj nawet w Polsce czołowi hodowcy, tak naprawdę no, nikt tego nie robi. Tutaj mi podpowiedział o tych celach też tutaj z Polski kolega Tomek. Mówi do mnie, Mariusz mówi, po co się będziesz bawić z tymi celami i z obracaniem tych misji, to jest tylko strata czasu. No i jak się okazało, no, w tym roku widać no, strata czasu, bo samce leciały tak samo dobrze jak... No jak samice. Tomek Rumiński, tak? Tak, tak. No, że tak. Dobrze każdy zrozumiał. No dobra, a też powiedz mi, no bo jeszcze zanim zaczęliśmy kręcić film, bardzo mądrą rzecz powiedziałeś i w sumie to jest może i też pod Twoją reklamę hodowli, bo no to jest główną zaletą tego chyba, tego, że Twoje gołębie osiągają takie wyniki. Jakbyś coś mógł powiedzieć właśnie i o wspólnym gołębniku Giewont i o hodowcach, którzy tak naprawdę biorąc od Ciebie gołębie do hodowli, do rywalizacji u siebie w gołębniku,
tymi gołębiami wygrywają. Te gołębie wygrywają nawet u Denisa Faber, ten gołąb był drugim asem bodajże rejonu. Tak? Regionu, tak, Schleswig-Holstein. Znaczy tak, no jeżeli chodzi o te dwa ostatnie lata, wymieniamy się z hodowcami różnymi gołębiami. Też sprzedajemy gołębie, wiadomo jak to jest. Staramy się dawać gołębie do lotu, żeby po prostu przed samym, zanim sprzedamy gołębie do rozpłodu, staramy się dać hodowcom gołębie do lotu, żeby po prostu było widać, że to są gołębie z naszej hodowli, na naszych obrączkach te gołębie się prezentują tam dobrze, albo się nie prezentują. I tutaj w zeszłym roku mieliśmy na wspólnym gołębniku Giewont pierwszego gołębia z 250 km. Ten sam gołąb za tydzień był pierwszy z 280 km. Był piątym asem wspólnego gołębnika Giewont. Został sprzedany do takiego mojego kolegi, który w tym roku wyhodował, przyjechał do mnie, dokupił samiczkę już z gołębi lotowych, bo po prostu nie miałem gołębi późnych. Z gołębi lotowych dokupił samiczkę, sparował, dał na wspólny gołębnik Małopolska, miał bodajże 5 lub 9 gołębia w tym roku z finału z 550 km. Suma za ptaka też nie bagatela, bo prawie 10 tysięcy, tak? No gołębie się sprzedały dosyć dobrze, nie, nawet nie myślałem, że to tak będzie. Nie wiem skąd to się też wzięło. 3 gołębie poszły na aukcję, sprzedały się za około 18 czy 19 tysięcy złotych. Nie mam pojęcia skąd te ceny się tam wzięły. Teraz jeżeli chodzi jeszcze o gołębie, które pojechały do hodowców. W zeszłym roku pojechały 4 gołębie młode do Denisa i Rolanda Faber. Wymieniliśmy się. Został tam najlepszy młody oddziału. 12.065 gołąb na naszej obrączce. Jak się później okazało, on został drugim gołębiem okręgu tam u nich, czy regionu Schleswig-Holstein. No, hodowcy czołowi. Następny gołąb w tym roku, najlepszy lotnik oddziału Łódź, też gołąb od nas na naszej obrączce do zweryfikowania. Po 4 lotach najlepszy gołąb, znaczy to już były, bo oni 4 loty mieli. Z tym, że 2 miał czołowe konkursy tam bodajże w pierwszej piątce w oddziale. Później oddział Turobin bodajże gdzieś tam na południu u Marka Malca też jest najlepszy lotnik oddziału. Także te gołębie, no tam gdzie nie dajemy, te gołębie się pokazują, no i lecą fajnie. No w tym roku też na wspólnym gołębniku Giewont mieliśmy drużynę, wszystko szło fajnie. Do czwartego lotu, tam na czwartym locie duże gołębie zginęło, ale też gołąb był z lotu konkursowego trzeci. Na wspólnym gołębniku Goslin bodajże 2-3 lata temu to było gołąb, był też drugi. No także gdzieś tam się gołębie sprawdzają. Mnie to cieszy, bo to są gołębie na naszych obrączkach. To czysta reklama. Dlatego mówię na samym początku, że te wyniki nie tyle, że się pokazują u was tutaj w oddziele, ale tymi samymi gołębiami wygrywają inni hodowcy. Jeżeli gołębie by nie były dobre, to automatycznie inni by gracze tymi gołębiami nie wygrywali, tak? Tak, tutaj ten gołąb, co był u Rolanda i Denisa Faber w Niemczech, pierwszy, to jego brat u mnie był 2 razy pierwszy w zeszłym roku na oddział. Na wspólnym gołębniku na Giewoncie była samiczka, która była chyba bodajże 40 czy któraś tam z finału, ale też wszystkie loty zaliczyła tam bodajże z 3 chyba konkursami. Także te gołębie gdzieś tam się pokazują. U Eugena i Stabel w Holandii, Romy gołąb, to jest gołąb Gaston, też naparowany na Kopmany. Najlepszy gołąb w C kategorii w Holandii. Bodajże 2 lata temu, czy w zeszłym roku też najlepszy w C. Znaczy 2 lata temu najlepszy roczny w Holandii, a w tym roku, w zeszłym roku najlepszy w C kategorii. Także gdzieś tam te gołębie się pokazują, no i fajnie, bo tak jak mówię, to jest reklama dla nas, a tu najlepiej listy pokazujemy. Może nawet nie tyle reklama, ale ukoronowanie tego, jakie posiadacie ptaki i też musimy tutaj zwrócić dużą uwagę, za chwilę zaczniemy te gołębie, kilka tam zaprezentujemy, to dużą uwagę proszę też zwrócić na to, że te gołębie są wyrównane, czyli że masz ten swój typ gołębia, to co u kilku hodowców, ja już się spotkałem z tym, że ktoś nie kupuje gołębia gdzieś tam z jakiegoś, nie wiem, na zasadzie, że jedzie, kupuje, wydaje pieniądze, tylko jak jedziesz, to szukasz tego swojego typu gołębi, tak? Znaczy my się sobie staramy teraz, jak już dokupujemy gołębie, to staramy się dokupować jakieś tam gołębie najlepsze, zawsze jak najbliżej gołębi tych najlepszych lutowych. No wszystko, obserwujemy hodowlę, patrzymy co jest najlepsze. Tutaj od pierwszej gołębia w 2011 roku, jakie sprowadziliśmy, to były gołębie od Watka piszczały. Bodajże mamy, nie wiem, 4, 5 czy 6 chyba dzieci Faraona w rozpłodzie.
No mi się wydaje taka kolekcja dosyć fajna, fajnie te gołębie latają. Drugie gołębie co są, znaczy tam jeszcze od Władka mamy gołębie po 81-40 jego tym olimpijczyku, syna, też bardzo dobrze latają, to są już gołębie z Carbonich. Mamy gołębie od Teodora Jappe, tu mistrz Niemiec w 2014 roku rocznych gołębi. Kapitalne gołębie w 2014 roku sprowadzone późne. W 2015 roku wyhodowany gołąb z połączenia z naszymi gołębiami, już z gołębiami Wadka, od Wadka piszczały z linii Słowaka. Ale to już też po najlepszych gołębiach naszych lotowych, dzieci poparowane na siebie i dane do rozpłodu. I w 2015 roku ona została wyhodowana, 16 rok i teraz w 17 jest najlepszą lotniczką okręgu w D kategorii, najlepszą lotniczką dorosłą okręgu. Czyli już w pierwszym roku super gołębie się pokazały. No i gołębie Gastona, 20, na dzień dzisiejszy 24 gołębie Gastona. Wszystko porobione imbredy. Czyli nie ma nawet takiej chyba lepszej kolekcji w Europie, powiedzmy, tak? Znaczy się, no, tu trzeba było zapytać, wtedy już by trzeba było samego właściciela tych gołębi, czy hodowcy. No ale nie słyszałem tutaj, żeby ktoś u nas miał. Te gołębie się sprzedały na Chiny, Tajwan, wtedy to był szał na te gołębie. Jednak zaczęły się pokazywać. Zaczęliśmy je krzyżować z gołębiami od Wadka Piszczała, zaczęliśmy je krzyżować z gołębiami od Teodora Jappe, zaczęliśmy je krzyżować z gołębiami z dziećmi Montoi od Christiana Baka. Też super gołębie, ale tam tylko 3 sztuki. No w tym roku co doprowadziliśmy też różne tam gołębie, ale to też takie tam 3-4 gołębie, które są no, już takie wyszukane dla nas, nie? No ale pewnie też i te gołębie, które sprowadzałeś, były też kupywane pod kątem jakości, bo i tak jak mówiłeś, od Denisa Faber ściągałeś gołębie, w sumie masz dostępność do wszystkich gołębi u nich, ale ściągnąłeś sobie tylko chyba tam, co mówiliśmy, dwa, tak? Znaczy od Denisa i Rolanda dostaliśmy gołębia po 655 wnuka na 557 imbredowanego, czyli to, co u nich najlepsze lata. No to w zeszłym roku tego gołębia dostaliśmy, dostaliśmy gołębia po 412. Po prostu te gołębie mamy też, lotujemy gołębiami, też w tym roku mamy 3 czy 4 gołębie, które fajnie latały, też właśnie oryginały od Denisa i dalej będą latały jako roczne. No i zobaczymy, no gołębie samego Dwaltka już wtedy też 80-81 samica, to jest samica, która jest imbredem czterokrotnym bodajże na olimpijczyki, jego pierwszy rok w naszej hodowli, sparowana z naszym Gastonem 230, 5, bodajże 6 młodych wyhodowanych, 5 gołębi na gołębniku zostało na roczne. No, wiążemy z nią dużą nadzieję, zobaczymy, to był nasz prezent ślubny. Z żoną dostaliśmy ją, jak byliśmy u Władka. No i samica kapitalnie się wpisała. No zobaczymy, jak będą leciały jako roczne, bo tu wtedy no, roczne jak lecą już i dwuletnie gołębie, to jest dobrze. Nie? Czyli zaprezentujemy tutaj kilka gołębi lotowych z gołębnika wdowców. Są gołębie, no leciały jako roczne i jako dwuletnie, praktycznie trzyletnich gołębi tutaj nie było, bo hodowla jest młoda. I tutaj mamy gołębia o numerze 12130. Jest to gołąb z linii Słowaka, jest to syn Słowaka, naparowany na dziecko, na córkę Montoi od Christiana Baka, a Słowak wywodzi się od Waldka Piszczała z gołębi Wannenwalle Verbre. Ten gołąb w tym roku jest trzecim lotnikiem okręgu w kategorii roczne, trzecim lotnikiem oddziału w kategorii dorosłe samce, drugim lotnikiem oddziału w kategorii roczne, trzecim lotnikiem oddziału w kategorii B, pierwszym lotnikiem sekcji w kategorii roczne. Jest to gołąb roczny, samczyk. Czyli tytuł jak na pierwszy rok lotowania i w sumie no powiedzmy taką krótką karierę lotową odniósł już sukcesu bardzo dużo, tak? Tak, ten gołąb w tym roku 6 nagród w kategoriach na szczeblu okręgu, oddziału i sekcji. Mi się wydaje, że wynik nie jest najgorszy, dlatego że tak. Z 530 km czwarty na oddział, później z 300 km, z 500, drugiej 500 dziesiąty na oddział, 300 km 24, 14, 30, także wszystkie te konkursy były w pierwszej 30, 40,
No ale to jest nie pierwszy gołąb, który z linii właśnie suwaka od Wadka Piszczały i się pokazuje. 12620, najlepszy lotnik gołębie młode, to też jest syn bezpośrednio. Teraz 12620, już do Słowaka syn, dał najlepszą lotniczkę syn, czyli tak, wnuczka tego gołębia jest najlepszą lotniczką właśnie dorosłą okręgu. Także ta linia super, dzieci, wnuki i prawnuki. No bo już ta jest samica najlepsza w okręgu, jest prawnuczką. Czyli tak, tu mamy drugą samiczkę, jest to samiczka dwuletnia, numer 176 tej samicy. No ona teraz zrzuciła okrywowe pióra, dlatego że po niej wyhodowałem sobie na imbret dwa gołębie młode z ojcem. Jest to gołąb dwuletni, to jest najlepsza samica okręgu w kategorii dorosłe samice. Najlepsza samica okręgu w kategorii D. Najlepsza samica oddziału w gołębie dorosłe samice. Najlepsza lotniczka oddziału w kategorii D. Czwarta lotniczka oddziału w kategorii B. Gołąb z drużyny mistrza okręgu, właśnie w tym roku mistrza okręgu z kategorii B. Co jeszcze tutaj ona miała wylatane? Najlepsza lotniczka sekcji, też dorosła. Czyli 7 nagród w tym roku, podajesz w pierwszych w różnych kategoriach. Jest to samiczka, ojcem tej samiczki jest od Teodora Jape 44 z linii Leo Horemans razy gołębie od Wolfgama Rupera Olimpijczyki. A już matką jest u mnie wyhodowana wnuczka Słowaka, czyli półsiostra do tego pierwszego gołębia prezentowanego, wnuczka Słowaka. No po prostu ja tutaj u siebie zawsze po najlepszych gołębiach hoduję gołębie młode, zawsze po sezonie zostawiam do rozpodu. No i z tego widać, dzieci spisują się. No jest gołębia, to jest tak, gołąb wyhodowany w 2015 roku. W 2014 roku jesienią gołęb jest prowadzony od Teodora Jape z trzech par wzięte po dwa gołębie. Tutaj Teodor Jape mówi, że to są z najlepszych gołębi. No i od razu w pierwszym roku wyhodowana super samica lotowa. No zobaczymy, co będzie dalej. Trzecią samicą, która jest też z drużyny mistrza okręgu w B kategorii, jest samica o numerze 129. O, samiczka jest córka 696 Gastona. To jest szpak. A matką tej samiczki jest samiczka 261, córka Montoy. Córka Montoy jest też samiczką pierwszym, matką tego pierwszego gołębia prezentowanego 12-130. Tylko że to jest właśnie, ta jest z 15 roku, tamten jest z 16. Tutaj ta samiczka jest u mnie najlepsza w B kategorii. Jest druga w oddziale w B kategorii. Ona nie leciała maratonów w tym roku, została wkładana tylko na loty, które były potrzebne do kategorii B, miała swojego samca. To jest wnuczka do najlepszego rozpodowego gołębia z Gastona u Barta Verbecka w Belgii. Czyli jej tutaj też tak jakby z linii gołąb miał pierwszy narodowy shot true w Belgii. A ona po prostu została u mnie, już nie leciała długich dystansów, tylko została na B kategorii, bo to jest na niej tam taka najlepsza A i B kategoria flagowa. Jako młoda ta samica miała wylatane 4 konkursy na 4 wkładania i była liczona do drużyny mistrza okręgu gołębi młodych. Także te gołębie młode, które są lotowane, zimowe, zaciemniane, ona była zimowa, dają radę. Jako lotach gołębie, potem na dają swoich latach dają radę, tak, dają radę jako gołębie dorosłe. Mi się wydaje tylko, że to jest kwestia prowadzenia gołębi młodych. No później powiemy, o co tutaj moim zdaniem chodzi w gołębiach młodych, żeby później leciały jako gołębie dorosłe. Tutaj jest samiczka z 2015 roku, jest to samiczka numer 98. Była ona najlepszą lotniczką okręgu w gołębiach młodych w kategorii Open, czyli 4x4 wkładania u nas. I to była najlepsza lotniczka w kategorii, znaczy w gołębiach młodych. Też gołąb zimowy, zaciemniany. Też lotowany jako młody z motywacji. I no jak widać, dwuletnia samiczka leci sobie w tym roku, w zeszłym roku jako roczna leciała bardzo fajnie w tym roku. W zeszłym roku chyba nawet jako roczna miała tam pierwszy konkurs na oddział. No i w tym roku też leci. Zrobiła cały sezon. Jeden maraton.
bo na drugim maratonie nie było deszczowy maraton, włożyłem tylko te gołębie, które były potrzebne mi do lotników, a te, które mi leciały fajnie, w kategoriach to nie wkładałem. I tutaj mam ostatnią samiczkę, 12193, jest to siostra z gniazda do tej 12192. I siostra do tej 12164 i 12165, czyli cztery samice wyhodowane z jednego gołębia w jednym roku, no i w tym roku wszystkie samice z fajnymi konkursami. No ta samiczka też leciała bardzo dobrze, no i teraz jako dwuletnie wiążemy z nimi jakieś tam nadzieje. Gołębie są fajnie zbudowane, już końcówka pierzenia, bo po prostu wdowcy już kończą pierzenie. Ogólnie z tego najlepszego naszego gołębia rozpłodowego, jak i z jego dzieci, czyli to są jego dzieci i wnuki na gołębniku lotowym, jest na 60 gołębi, ponad 20 gołębi się wywodzi z niego, z jego linii. Nie? Czyli po prostu z tego gołębia, co mówiliśmy, 200 i tam był numer? 356 końcówka. 356. 2012, 356 końcówka. Jest ponad 20 gołębi na gołębniku lotowym, który się wywodzi, są albo jego wnukami albo jego dziećmi, z tym, że na przykład w Łodzi najlepszy lotnik oddziału Łódź to jest do niego wnuk, czyli jego syn, który jest w rozpłodzie z zeszłego roku, parowany na gołębie Faraon razy Hurrikan 51, to jest tam właśnie w Łodzi najlepszy lotnik oddziału. W Trumbinie jest też najlepszy lotnik oddziału, to jest prawnuk do niego. I na wspólnym gołębniku Mazowsze, ten co był tam bodajże, no nie Mazowsze, nie Małopolska, wspólny gołębnik Małopolska, u kolegi Lewandowskiego, to tam był właśnie też do tego mojego najlepszego rozpudowego już prawnik. Mhm. No dobra, no, ale też na Giewoncie gołąb, który był, to był syn, tak? Czy wnuk? Wnuk. Wnuk. Gołąb, wnuk, który tak, był wnuk. Na Giewoncie, to był wnuk po naszym 136, znowu naparowany na 136, to był gołąb lotowy. Znaczy, czekaj, syn 136, a... Nie, syn 356, tego najlepszego naszego rozpłodowego gołębia, to był 136. I on był liczony do drużyny, mistrzowskiej drużyny okręgu w 2015 roku w gołębiach młodych. I ta 136 wydała gołębia, który poszedł na Giewont. Ten 136 przed sezonem lotowym, wtedy lecieliśmy gołębiami dorosłymi z dorosłymi gołębiami i chowaliśmy młody, po jednym młodym. I on z samiczką 133, to jest samica od Waldka Piszczały Imbret na te Faraony, znaczy na Faraona Imbret, z tej samiczki właśnie 10-150. One były połączone ze sobą razem i dały tego 12078, co na Giewoncie tak fajnie leciał. A ten 12078 z Giewontu już w tym roku dał tego, co na Małopolsce miał tam bodajże 5 albo 9 miejsce z finału. Czyli nie? Po prostu zobaczcie, hodowcy, ja na każdym jednym filmie to cały czas podkreślam, jeżeli jadę do hodowcy, który dba o swój szczep gołębi i dba o tą krew, żeby utrzymać w hodowli, to te gołębie nie ma jakby siły, żeby się nie sprawdzały. Jeżeli ktoś ma ten, tak jak mówię, tą krew swoją buduje i dodaje do niej, tak jak ty to zrobiłeś, że pojechałeś do danego hodowcy, kupiłeś gołębie zimbredowane, tak, są gołębie przywiozłeś do siebie, pojechałeś do Waldka Piszczały, kupiłeś też gołębie zimbredowane na Faraona. Znaczy od Waldka Piszczały kupowałem gołębie, Waldek po prostu oferował mi to co najlepsze i brałem to co najlepsze, zresztą jesteśmy w dobrych relacjach do dzisiaj. I te gołębie, on ma ode mnie też jakieś tam gołębie. Czyli po prostu na prosty system to przedstawić hodowcom. Kupiłeś gołębie zimbredowane, do tych gołębi zimbredowanych dawałeś gołębie z czołowych hodowli. Od Waldka Piszczały, z Rainera Putma hodowli, tak, Hurrikana 51. Dokładnie, więc po prostu taki system obrałeś i to się sprawdziło i to tego są rezultaty i tego wyniki, tak? Znaczy tak, bo właśnie tutaj mamy taką bazę tej gołębi najlepszej krwi, która to jest właśnie ta gołębi Gastona. Tam są wszędzie wszystkie imbredy, tam nie ma gołęba, który by był po prostu hodowany przypadkowo z połączenia jakiejś tam gołębi, tam wszystko jest imbredowane typowo pod hodowlę i to są właśnie bazowe gołębie, ta bazowa krew i tutaj, no, którego bym nie złapał gołębia na gołębniku lotowym, to jest 50% Gaston i 50% inny gołąb. Najlepiej się te sprawdzają, po prostu kiedyś jak zrobiłem błąd na początku hodowli, no też nie wiedziałem. Później przyjechali ci Belgowie do mnie w 2013 roku, jesienią poparowali gołębie, w 2014 roku już miałem mistrz okręgu. I oni mi parowali gołębie, bo ja zrobiłem tak, że po prostu te gołębie Gastona, które przywiozłem, były parowane między siebie. No było za blisko i tam był jeden lotnik fajny, 62-44, ale to było wszystko za blisko. I oni po prostu przyjechali, poparowali gołębie, podobierali, selekcję zrobiliśmy też, przebrali wszystkie gołębie,
No i się okazało, że no, te gołębie lecą, tylko po prostu trzeba inaczej je poprowadzić. No już zniechęciłbym się po pierwszym roku lotowania z takimi gołębiami, no bo po prostu no ginęły te gołębie, nic tam z nich dobrego nie można było wyhodować. Ale jak oni w 2013 roku jesienią poparowali mi te gołębie, no bo dajesz 2-3 dni walczyliśmy z nimi, no i ten. I w 2014 roku już mieliśmy mistrza okręgu w gołębiach młodych. W 2015 roku mistrza i wicemistrza okręgu. Na dwie drużyny lecieliśmy, z tym, że drużyny małe, bo w jednej drużynie 40 gołębi, no i w drugiej drużynie tam około 40 par gołębi, nie? Czyli po prostu widać, że jak się chce, to można zdobyć wynik imponujący małą ilością nawet gołębi, tak? Tak, no teraz na przykład te loty wszystkie, co liczyliśmy do kategorii B w okręgu, to gołębie praktycznie szło 26-28 gołębi dorosłych na lot, no bo sezon był dosyć ciężki na początku sezonu. Przekładaliśmy loty, bo hodowcy stwierdzili, że jest za zimno, nie zdążyli przetrenować gołębi, moje gołębie i kilku takich tutaj hodowców od nas już były przetrenowane około 10-12 razy. Sezon mógł się zacząć tam z końcówką kwietnia, ale przekładaliśmy loty, po prostu zarząd stwierdził, że musimy przyłożyć loty, no też w zasadzie byłem za tym, bo zimno było, ale przyłożyliśmy lot bodajże na 7 maja i trafiliśmy na najgorszą pogodę, jaką mogliśmy mieć, przez całe 100 km deszcz i na koniec jeszcze do lotu taka ulewa, że po prostu no, tam dużo gołębi rocznych zginęło na tym locie. Krótki lot, no ale u nas poszło 4 bodajże 1200 gołębi, no nie wiem, około mi się wydaje na następny lot około 3700, nie? Czyli już tych gołębi wtedy dużo zginęło, a jak nie zginęło, to się dochodziły długo, no i tak trafiliśmy i po prostu z końcówką sezonu lotowaliśmy małą ilością gołębi, no ale to fajnie wyszło, nie? No co o tym systemie ogólnie lotowym tutaj też postaram się też hodowcom przedstawić, czyli postaram się przede wszystkim opowiedzieć, jak zrobić tego mistrza okręgu, tak? Więc póki co przechodzimy może do innego przedziału, tam pokażemy więcej co i jak z gołębiami młodymi. Gołębie młode od 2014 roku były u nas gołębiami zimowymi. Zaczynaliśmy lotować, czyli tak, był podział na dwie drużyny w 2014 roku i 2015 roku. Pierwsza drużyna to była typowo drużyna ustawiana pod wynik, jaki chcieliśmy osiągnąć. Założenie było, żeby wylatać mistrza oddziału. Udało się nawet trochę więcej. I to były gołębie zimowe. Później drugą drużynę to były gołębie wiosenne, ale jedne i drugie gołębie były zaciemniane. Z tym, że gołębie zimowe, które... Taki mój system wtedy, kiedy były liczone gołębie, które musiały powtarzać konkursy, to było inne typowanie do mistrzostw Polski. No to lecieliśmy gołębiami młodymi tak. Niepełny sezon gołębi starych, bo stado było bardzo młode, to wtedy nawet nie było takiego stada lotowego dobrego gołębi starych. I gołębie stare, które były już wyłączone z sezonu, parowaliśmy na gołębie młode. Czyli nasze gołębie, ta drużyna tych 30 młodych gołębi, która była zgłaszana do okręgu i która wylataliśmy mistrza okręgu, to motywacją była ona typowo gniazdową. Czyli gołębie stare samce szły do młodych samiczek, a młode samce do starych samiczek. I stare samiczki i stare samce siedziały, czekały na młode gołębie w przedziałach. I to było robione tak, że gołębie na pierwszy lot, gołębie młode szły na pierwszy lot z jajka trzydniowego. To znaczy tak 3-4 dni jajko. Na drugi lot już szły też z jajka, na trzeci lot szły z małego młodego, na czwarty lot szły z małego młodego, z tym, że te młode od nich były zabierane, a już w rozpłodzie były młode, które były gotowe, te małe, żeby poszły na ten czwarty lot, żeby zamienić po prostu te, żeby za duże, te stare gołębie nie pasły za duże tych gołębi młodych, żeby nie były po prostu duże, tylko małe te młode były. Czyli na trzeci lot szły z młodego takiego 7-8-dniowego i na czwarty lot tak samo z takiego samego młodego, nie? Nie były to młode już tydzień starsze, tylko zamienione były młode pod, z gołębi rozpłodowych pod, nie? Typowo. No i tutaj się stało tak, że w 2014 roku wylataliśmy mistrza okręgu i tutaj taka uwaga, jeżeli chodzi o nasz system, bo wiele ludzi lotuje gołębiami młodymi albo na przesuwne drzwi, albo na wdowieństwo. My lecieliśmy z gniazdówką, to się nam najlepiej sprawdzało. Z tym, że stare samice i stare samce, jak już te młode gołębie były, one skarmiały te pierwsze gołębie. Młode szły na oblot i później jak już młode wchodziły, to tylko się z tymi gołębiami bawiły.
I tak było robione cały czas. Jak z lotu przychodziły, też już te stare gołębie dostały wcześniej jeść, nakarmiły młode, a młode jak przylatywały, to tylko też pojadły i się pobawiły z nimi, bo te młode już praktycznie nie chciały jeść. No i to tak było w 2014 i w 2015 roku. Dwa razy i w 2014 i w 2015 roku udało się nam wylatać mistrzostwo okręgu gołębi młodych. W 2015 roku lecieliśmy też drugą drużyną gołębiami wiosennymi, ale też zaciemnianymi. I się okazało, że no, ta druga drużyna była drużyną wicemistrzowską okręgu. Czyli tak naprawdę, czy taki system, to i tak się to sprawdziło, tak? Znaczy moim zdaniem, czy gołębie wiosenne, czy gołębie zimowe, nie ma różnicy. W lotach gołębi młodych, mi się wydaje, że po prostu gołębie wiosenne, tylko jeżeli są zaciemniane, to jest ten sam efekt. Chodziły tutaj o gniazdówkę u nas po to, żeby te gołębie z lotu jak przylatywały, to żeby po prostu wchodziły chętnie do gołębnika, żeby to wszystko się odbywało szybko i nie było u nas wyprzedzenia, bo jak siadało na przykład 20 gołębi czy 30 gołębi na raz, to zawsze pierwsze gołębie wchodziły z gniazdówki, bo one po prostu szybciej wchodziły, lepszy ciąg do gołębnika miały. I to było takim typowym założeniem. To gdzieś tam było przywiezione z Belgii od mojego znajomego. Po prostu on tak lotował gołębiami młodymi, małą ilością, to się sprawdzało. Wiadomo, duża ilość to nie da rady, bo to za duże zabawy z tymi gołębiami. No i praktycznie młode gołębie są zaciemniane nie zaciemniamy młodych od razu po odstawieniu, tylko dajemy im się rozwinąć trochę i one są praktycznie zaciemniane od marca. Że koło marca, 10-15 marzec zaczynamy zaciemniać gołębie młode. Są zaciemniane aż do czerwca, 10-15 czerwiec. Jeżeli widzę, że gołębie młode są już dobrze latają, przestaję je zaciemniać, no i wtedy zaczynają się treningi. Treningi robimy raz, dwa razy w tygodniu. Na początku, żeby po prostu tych gołębi nie zniechęcić, żeby za szybko formy nie złapały. No i też staramy się zrobić około 20 treningów. 20 nawet, 20 paru treningów przed sezonem lotowym. Później w sezonie lotowym już gołębie są wywożone dwa razy dziennie. Znaczy dwa razy w tygodniu. Dwa razy dziennie to przed sezonem staram się. Jak jest czas, to wywozimy je rano, wywozimy je wieczorem zamiast oblotu. Tylko że wtedy jak wywozimy dwa razy dziennie, są to krótkie kilometraże, około gdzieś 20-30 kilometrów, żeby po prostu one się tylko cieszyły tym treningiem, a nic tam nie było innego, żeby przesilenia nie było tych gołębi. No i powiem szczerze, że jeżeli przestawiliśmy się na gołębie stare, od zeszłego roku lotować gołębiami bardziej starymi, lecieliśmy pełne sezony, tutaj już tych gołębi nie parowaliśmy na młode gołębie, młode leciały normalnie, no już nie było tego wyniku, nie przełożyło się to na jakieś tam super rezultaty z gołębiami młodymi i już myśleliśmy, że będzie ciężko wylatać coś dobrego na gołębie stare, bo w 2016 nie poleciliśmy pełnego sezonu gołębi młodych wszystkimi gołębiami, obsadziliśmy wszystkie loty, mieliśmy dwa razy pierwszy konkurs, raz bodajże 11, zaczynały gołębie siadać w takich konkursach, ale nie poleciliśmy wszystkimi gołębiami pełnego sezonu. 12-130, który jest najlepszym lotnikiem, teraz nie leciał pełnego sezonu i teraz na jako roczniak do 6 nagród. Myślę, że to tam nie ma za dużej różnicy. Jeżeli chodzi o karmienie gołębi młodych, tak samo są karmione tak po odsadzeniu od gołębi dorosłych, są karmione taką samą mieszanką jak gołębie dorosłe rozpłodowe, czyli mocną mieszanką rozpłodową, żeby się dobrze rozwinęły. I tak są karmione gdzieś do około 10 czerwca, dopóki je zaciemniam. Później jak już przestajemy je zaciemniać, gołębie są karmią, przechodzą na karmę lżejszą, żeby podnieść po prostu, żeby zaczęły dobrze latać, żeby je odchudzić trochę i tak dalej. Pierwsze 2-3 tygodnie to się dzieje tak, że one polatają, nie polatają, zupełnie nie przykładamy do tego uwagi. Później przechodzę już na karmę lotową, taką samą identyczną karmę jak gołębie dorosłe. Czyli są karmione takim samym systemem, taką samą suplementacją, dużo treningów, wszystkie dystanse obstawiamy. No przekłada się to tak, że no, w 2014-2015 roku system ten sam co gołębie dorosłe, gołębie tak samo karmione przed sezonem, przed wkładaniem, w dniu wkładania są tak samo karmione jak gołębie dorosłe, czyli też jedzą normalnie, nie są na głodno trzymane. I mi się wydaje, że to jest takie
taka kluczowa sprawa, jeżeli chodzi później o wyniki gołębi młodych na gołębiach rocznych i dwuletnich, bo jak widać, te gołębie potrafią latać jako roczne i dwuletnie, najlepsze lotniki nawet z okręgu, ale chodzi o to, że one nie są wypalane, te mięśnie cały czas mają, są uzupełniane, te gołębie dużo jedzą, dobrze jedzą. Może byśmy mieli lepsze rezultaty, jeżeli te gołębie by były trzymane trochę krócej, one by szybciej schodziły, bo zdarza się tak, że nie rozlatają po 3-4 minuty koło domu. Ale mi się wydaje, że najważniejsze jest to z tego młodego materiału, żeby po prostu leciały jako dorosłe dobrze, a nie tam robienie super wyniku na gołębie młode. Fajnie jak tak jest, ale no później te gołębie różnie latają. Mi się wydaje, że to po prostu jest takim kluczowym elementem, jest to karmienie gołębi. Jeżeli gołębie są trzymane na krótko, są gołębie wypalone, później ciężko jest doprowadzić je do porządku i one później mają, no, mają ciężko się odnaleźć w lotach gołębi starych. Jak rozmawiamy o gołębiach młodych, na pewno też mi się nasuwa pytanie związane z kwestią lotową. Czyli teraz tak, mamy sezon, rozpoczynamy sezon lotowy. Jak wygląda kwestia z formą gołębi? Bo to jest też kluczowa sprawa. Jak do tego podchodzisz? Czyli zaczynasz treningi i z jakim wyprzedzeniem od pierwszego lotu konkursowego? No to się przekłada różnie. Zaczynamy treningi, tak jak mówiłem, że około połowy lipca. Mhm. Zdarzały się lata, gdzie zaczynaliśmy treningi w czerwcu, po prostu tych zimowych gołębi. Gołębie wtedy zimowe latały z gołębiami, z wdowcami jeździły na treningi. Też, a jak się to przełożyło na wyniki właśnie? No, mistrzostwo okręgu wylataliśmy. Aha. W regionie, w szóstym północ, byliśmy w pierwszej dziesiątce bodajże w 2014 roku. Gołębie zimowe oczywiście, nie mówię o wiosennych. Wiosenne idą swoim cyklem, zimowe idą swoim cyklem. I po prostu te gołębie, które jeździły na treningi z wdowcami, no wylatały mistrzostwo okręgu, było fajnie. One, tylko że jak już zaczęły jeździć z wdowcami, jak wdowce się skończyły końcem lipca loty, gołębie trenowały dalej, z gołębiami wiosennymi, młodymi. To nie były jakieś tam zawrotne kilometraże, ale po prostu one już tak były wlatane, że czasami, no dużo, bardzo często się zdarzało tak, że wyprzedzały po prostu wdowce nawet z takiego treningu 40-50 km. Nie? Czyli wtedy nasze gołębie do średnio, tak powiedzmy, no, 2 miesiące to jest 8 tygodni razy 2, 16 lotów z wdowcami miały. 16 lotów z wdowcami, no i około 10-12 lotów próbnych, czyli około 26-30 treningów. Przed sezonem? Przed sezonem. No w trakcie sezonu dwa razy w tygodniu, tak jak mówię, tam to się nie zmienia. To... I tutaj zobaczcie, hodowcy, jakie macie porównanie. Jak znam i życie i też niektórych z, no, z was, takich hodowców, którzy tam gdzieś walczą w oddziałach, te treningi się odbywają 5, 6 do 10 razy maksymalnie. Jak teraz porównać się z hodowcą, który wywozi te gołębie 30 razy, a hodowca, który wywozi te gołębie 10 razy, tak? Znaczy przy lotach gołębi młodych jest to bardzo ważne, moim zdaniem, i te jest gołębie... Jest bardzo ważne, to już u każdego hodowcy, tak? Wytrenowanie gołębi to jest podstawa. W lotach gołębi oczywiście młodych. Oczywiście gołębi, tak? Młodych, no. Gołębi młodych, bo tak, jeżeli gołębie są młode, dobrze wytrenowane, dobrze przygotowane, to nawet średniej jakości naprawdę gołębie potrafią polecieć dobry wynik. Tylko jeżeli później po 2-3 latach to się nie przekłada na gołębie dorosłe, no to mi się wydaje, że wtedy trzeba po prostu nie łudzić się dobrymi wynikami w lotach gołębi młodych, tylko po prostu zacząć szukać gołębi, które potrafią też latać jako gołębie dorosłe. Że mam na gołębniku około kilkunastu gołębi, które powtarzałem, były liczone do drużyny mistrza okręgów w kategorii młode i są liczone teraz do różnych innych klas i robią fajne konkursy, no i to się przekłada na to. Ta najlepsza lotniczka w okręgu 176 też miała 4x4 konkurs i jako młoda i też była liczona do kategorii gołębi, mistrza okręgu gołębi młodych w 2015 roku. No i jako roczna leciała troszkę gorzej, miała 3 super loty w pierwszej piątce, dajże jeden maraton miała też bardzo dobry, no ale jako dwuletnia no, leciała super, nie? Znaczy dobra, no wiadomo, no temat młodych to jest temat rzeka, można by to ciągnąć, powiem szczerze, od rana do wieczora, bo kwestia związana z młodymi to jest tak naprawdę to główne nastawienie, to co możemy powiedzieć, to chyba treningi. Treningi, zdrowe gołębie i tak naprawdę dobre przygotowanie do sezonu. Tak, trening zdrowy najważniejsze jest, bo tutaj przy gołębiach młodych można szybko popełnić jakikolwiek błąd. Nawet też niektórzy hodowcy nie sugerują ilością treningów, bo jak nie mam czasu i gołębie nie są przygotowane do tych treningów, to lepiej ich nie wywozić, niż wywieźć i popełnić błąd, zaraz gołębie zaczną chorować,
gołębie są nieprzygotowane. Znam takie przypadki, gdzie my wywozimy gołębie na 40-50 km. Hodowcy nas, od nas nawet tutaj z naszych okolic obserwują. No i oni też starają się wywozić te gołębie, no ale nasze gołębie już są przygotowane, a często gęsto gołębie ich są, no jeszcze nie są tak przygotowane, żeby można je było wywozić. Ale mówią, no ty wywozisz, to my też będziemy wywozili. No ale nie pytam, znaczy pytam czemu to tak robią, no ale nie potrafią odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, nie? Czy ja tutaj zaczęli też nie kryję, że lotuję gołębiami zimowymi i zaciemnianymi. Ludzie, ktoś pyta jak to robię, nie ma problemu, też podpowiem. Ktoś pyta o suplementację, też powiem. Gołębie, jeżeli nie będą dobre gołębie, a suplementacja będzie dobra, no to też te wyniki będą wystrzałowe po prostu. Jeden, dwa loty będą wystrzelone, a nie będzie powtarzalności. Teraz zaprezentujemy kilka gołębi rozpłodowych. Są to jedne z najlepszych moich gołębi rozpłodowych. Tutaj zaprezentujemy też 10 gołębi, które będą przekazane na aukcję na stronę Pitchbook. I są to dzieci, wnuki tych moich najlepszych gołębi rozpłodowych. No później po kolei pokrótce przedstawimy z rodowodami, jak te gołębie młode wyglądają i z jakich gołębi się wywodzą. Tutaj w rękach trzymam naszego najlepszego rozpłodowego gołębia. To jest Belk 2012 356 końcówka. Jest to gołąb Pirlo. Jest to dziadek i ojciec ponad 20 gołębi na naszym gołębniku lotowym. Jego syn 136 był najlepszym lotnikiem okręgu. Ten sam gołąb 136 dał syna, który był pierwszy na wspólnym gojemniku Giełont, drugi na wspólnym gojemniku Giełont z konkursowego lotu tydzień po tygodniu i piątym asem z wszystkich lotów. Też ten gołąb 12078 u mojego kolegi dał gołębia, który był bodajże piąty lub dziewiąty, teraz dokładnie nie pamiętam, na wspólnym gojemniku Małopolska. Także tutaj już wnuki i prawnuki tego gołębia fajnie latają. U mnie na gołębniku lotowym jest ponad 20 gołębi lotowych. Skrzydło tego gołębia bardzo silne. Gołąb przekazuje super. Jest to gołąb 100% Gaston van de Wover. Jest to wnuk i prawnuk. Jest to imbret na Casboera. Kolejnym gołębiem, jaki chciałem przedstawić, jest to gołąb o numerze PL0272-15136. Jest to właśnie gołąb, który dał w połączeniu z samiczką od Waldka Piszczały imbret na Faraona, dał gołębia, który na wspólnym gojemniku na Giełoncie tak właśnie fajnie latał. No i on jest ojcem tego 12078 z Giełontu z zeszłego roku i ojcem i dziadkiem gołębia tego z WG Małopolski, który był piąty. Jest to czysty gołąb Gastona, czyli Pirlo, ten mój 356, parowany był na samiczkę 526, też z Gastona. Teraz ta samiczka 526 jest w wypożyczeniu u kolegi Waldka Piszczały, no ale połączenie wyszło kapitalne. Gołębie są fajnie zbudowane, mocne skrzydła. No i najważniejsze chyba to jest to, że dzieci, wnuki i prawnuki latają i przekazują. Czyli tutaj mamy gołębia o numerze 4988. Jest to oryginalny gołąb od Waldemara Piszczały. Jest to brat mistrza świata ze Słowacji 2012 roku. Gołąb się wywodzi z Vandenavere razy Verbre, parowany na drapy. Jest to prawnuk oficera. Na dole mamy tutaj po tym samczyku. Jest najlepszy lotnik 12620. Po tym 12620 w połączeniu z moją najlepszą lotniczką w kategorii C dały samiczkę o numerze 12798. A ta samiczka o numerze 12798, czyli wnuczka do tego gołębia, dała najlepszą lotniczkę w okręgu w kategorii D. Ona jest najlepszą lotniczką w kategorii D, najlepszą lotniczką w kategorii dorosłe samice. Czyli tutaj też wnuki już i prawnuki przekazują. Tym tutaj no, najlepszą samiczkę dała już do niego prawnuczka.
Po tym gołębiu też mamy tutaj na aukcji jednego gołębia. Będzie to prawdopodobnie samiczka o numerze 3472. Z tym, że w połączenia takiego, jak w tym roku były lotowane u mnie, czyli ten gołąb 4988 połączony na samiczkę BERG 2013-6285562. Jest to samiczka Gering z razy Gaston. Jest to córka Sybujaki i córka Sybujaki, a Sybujaka jest córką Witekop Sylwester. Czyli tak blisko, bo to jest wtedy młody, który będzie na aukcji, to jest prawnuk do Witekop Sylwester razy gołębie właśnie Werbre van den Abele od Waldka Piszczowie. Kolejnym gołębiem jest samczyk o numerze BL 2013-6285696. Jest to syn najlepszego gołębia rozpłodowego od Ubarda Werbeka z gołębi Gaston van den Wouwer. Ten gołąb jest ojcem mojej najlepszej lotniczki w B kategorii. Tutaj już ta lotniczka w B kategorii była przedstawiana na filmie i on wydał w zasadzie tą samiczkę, co była pierwsza z 500 km na oddział z prędkością 1650, tam było 23 minuty tego miałem wyprzedzenia nad innymi hodowcami z tego lotu. No i też ten gołąb dał gołębia o numerze 76, jako roczny ten 76 był liczony, jako młody był liczony do drużyny mistrzowskiej okręgu w 2015 roku. W 2016 roku 76 miał dwa razy pierwszy konkurs jako roczniak. Czyli mam tutaj kolejnego samczyka, samczyk jest z 2012 roku, 230 końcówka. Jest to 100% Gaston van den Wouwer, jest to podwójny wnuk na Casboera. Podwójny wnuk na Casboera. I w tym roku on był w połączeniu z samiczką 80-81 od Waldka Piszczały. To jest samiczka, która jest czterokrotnie imbredowana na olimpijczyki, jego 37-07 i 37-31. Po tym gołębiu, po tej parze ogólnie, po tej samcu i samiczkę zaraz zaprezentujemy, jest młody na aukcję 34-50-54. Dodam tylko, że w tym roku z tego połączenia u mnie było 6 gołębi przekazanych do lotu i 5 gołębi zostało po lotach. Trzecią samicą, którą chciałem tutaj pokazać z rozpodu, jest samica o numerze 261. Jest to matka 12-130, czyli tego trzeciego lotnika w okręgu, w sumie co zdobył w tym roku jako roczniak 6 nagród w kategoriach. Był też liczony do kategorii B. Jest to matka samicy 129, która też była liczona do kategorii B i była pierwsza na 500 km. Jest to też matka takich dwóch samic rocznych, które no, w tym roku fenomenalnie leciały. Jest to siostra to jest, do najlepszego lotnika w kategorii maraton 2024 w tym roku ma wylatane w regionie Łódź. Na razie są wyniki zatwierdzone tylko w regionie, także możemy powiedzieć, że to jest najlepszy lotnik w regionie. No a w Polsce jak to będzie, to zobaczymy. Wynik ma naprawdę wylatany super 2.24. No i u mnie ta samiczka już dała 3 w tym roku. Są 3 gołębie, które naprawdę lecą kapitalnie. No wszystkie były liczone do kategorii B w okręgu, w której wygrały. Samiczka ta wywodzi się z Montoi od Christiana Baka. Jest to wnuczka do Montoi. Montoya wywodzi się z gołębi Scholensa. Ona w połączeniu już w tym roku była z samczykiem Pirlo, tym moim najlepszym, 356. Sparowałem najlepszą samicę moim zdaniem z najlepszym samcem. Mam tutaj w gołębniku lotowym kilka młodych, naroczne, zobaczymy co one będą pokazywały. No, ale zapowiadają się dobrze, bo budową na razie są fenomenalne. Tutaj mamy Belgijkę z 2011 roku, 780. Jest to 100% Gaston van den Wouwer. Jest to podwójna wnuczka, prawnuczka do Casboera. Też zimbredowana samiczka. W tym roku była w połączeniu z synem 81-40 olimpijczyka od Waldka Piszczały. I on jest też ten gołąb wnukiem do Faraona. I na tego gołębie została naprawiona, na tego samczyka 84-84 została naprawiona ta samiczka. W tym roku leciały w lotach. W lotach się spisują fajnie, bo już 84-84 dawał z jej siostrą bardzo fajne gołębie.
I tutaj właśnie jest gołąb 34-30. To jest z tego połączenia, z tej samiczki i z wnuka faraona i syna 81-40 od Władka Piszczały.